Dzisiaj zadajmy sobie pytanie, jak rozeznać potrzebę modlitwy o uwolnienie. Oczywiście rozeznanie należy do kogoś innego. Nie jesteśmy sędziami we własnej sprawie. I w jaki sposób egzorcysta rozeznaje, to ten temat zostawiamy. Chodzi bardziej o takie pytanie, czy jest sens zwracać się z prośbą o modlitwę o uwolnienie, czy wprost do egzorcysty. W jakich sytuacjach jest sens? Pamiętamy o tym, że w ogóle istnienie osobowego zła jest przedmiotem wiary, a więc nie wymagamy jakichś nieomylnych kryteriów diagnozy. Więc na pytanie, czy Kościół posiada jakąś formułę egzorcyzmu, która w 100% jest w stanie ujawnić złego ducha w człowieku, odpowiedź jest nie. Kościół nie posiada takiego środka, takiej formuły, która by dawała gwarancję stuprocentową, czy zobowiązywała zło do ujawnienia się natychmiast. Więc działanie zła, zakres działania jest przedmiotem wiary i w związku z tym nie próbujemy odnaleźć jakichś sposobów na niego takich nieomylnych. Wtedy byśmy wpadali w to, co ciągle nam grozi przy tych tematach, w myślenie magiczne. Jakim zjawiskom trzeba się przyjrzeć, które by sugerowały? Może najpierw, jakim nie trzeba się przyglądać? Wielokrotnie spotykam się z tym, że ktoś usłyszy o tym, w jaki sposób zło zadziałało na kogoś innego. Uważa, że sam podobne praktyki, które zaszkodziły komuś innemu, podejmował, więc przychodzi z pytaniem, czy przypadkiem w nim zło nie działa. Myślę, że możemy porównać to z czymś takim, że ktoś wyszedł źle ubrany i się na spacer, powiedzmy, i się przeziębił. Ale mnie też zdarzało się wychodzić źle ubrany na spacer. Czy to jest powód do tego, żebym szukał w sobie na siłę oznak przeziębienia? Zło nie działa w sposób automatyczny. Jakie pytania więc sobie stawiać, gdy obserwujemy w sobie niepokojące zjawiska i szukamy, jakie są przyczyny? Czy odzywają się długo tłumione emocje, na przykład? Obserwujemy sobie agresywność, taką, jakiej wcześniej nie obserwowaliśmy. Czy to jest wynik naszego przemęczenia, właśnie wydobytych nawet z jakichś powodów emocji, tłumionych wcześniej, czy tu już jest jakieś oddziaływanie zła. Pytajmy w taki sposób, jak w wypadku zbrodni, czyli pytajmy o motyw. Pamiętajmy o tej pierwszej perspektywie, takiej historiozbawczej. Zło działa po to, żeby człowieka odciągnąć od planu zbawienia. A więc czy ujawnienie się zła w danym momencie jest w interesie zła, jego samego? Czy, bo normalnym sposobem działania zła jest z ukrycia. Zło nas kusi, dlatego że przyjmuje pozór dobra. Gdybyśmy wszyscy bali się zła, no to wtedy zło by nas, gdyby zło nam się tak ujawniało, jako wywołujące lęk, to by nas wszystkich zagoniło do świętości, co nie jest specjalnie w interesie zła. Więc pytamy o motyw i jeżeli chodzi o ujawnianie się zła, często tym motywem jest sianie rozpaczy, czyli utwierdzanie nas w przekonaniu, że zło jest silniejsze od dobra, lub umacnianie w lęku, budzenie lęku przed sobą, że jest silniejsze niż nam się wydaje. A więc trzeba nam czegoś takiego, takiego metodycznego zwątpienia, wykluczania jakichś innych przyczyn, ale z tym, zawsze z tym zastrzeżeniem, że złu nie zależy na ujawnianiu się. Jeżeli to robi, to dlaczego? I myślę, że te dwa motywy, na pewno nie są wszystkie, ale to, że zło chce umocnić w nas lęk,
i chce w nas zasiać zwątpienie, trzeba mieć to w perspektywie, także wtedy, kiedy mówimy o złu, żeby w innych nie siać tego przekonania, że zło jest silniejsze od Pana Boga i by nie siać zwątpienia, że cokolwiek zrobimy, to i tak będziemy w szponach zła, żeby przypadkiem takiego fatalizmu nie szerzyć. Natomiast to metodyczne wątpienie, wątpienie w działanie zła, najpierw zajmuje się metodami, takimi przyczynami naturalnymi. Najpierw staram się wytłumaczyć jakieś zjawisko w sposób psychologiczny, psychiatryczny, medyczny, czy jakikolwiek inny, ale naturalny. I gdy wysiądą wszystkie te naturalne sposoby, wtedy biorę pod uwagę, że może to jest jednak coś więcej. Natomiast sam fakt, że zjawisko jest niewytłumaczone, niewytłumaczalne, jeszcze nie oznacza, że jest działaniem złego.